Trwają prace na drodze powiatowej 1262B. O zakresie wykonanych prac i o samej drodze opowie dyrektor powiatowego zarządu dróg Grzegorz Pul. Przybudowa drogi powiatowej 1262B, czyli od drogi łączącej Racewo-Śniczany przez Zwierzany, Kolonia Zwierzany do granicy gminy Sokółka, została rozpoczęta przebudowa w sierpniu 2020 roku, a termin zakończenia jest w lipcu 2021. Na tę drogę powiat sokółski złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymał 50% dofinansowanie. Ponadto droga jest robiona we współpracy z gminą Sidra, która współfinansuje tą inwestycję w 50%, czyli wkład beneficjenta jest podzielony na pół pomiędzy powiat sokółski i gminę Sidra, na terenie której dany odcinek jest realizowany. Sama droga ma 3 km 167 metrów do przebudowy, a wartość tej inwestycji wynosi ponad 2 miliony 312 tysięcy. Dofinansowanie jest to około 1 150 tysięcy zł. Zakres prac, które już w tej chwili są wykonane, to jest podbudowa rowy, przepusty. W tej chwili jest wykonana też w samych Zwierzanach zatoka autobusowa z kostki kamiennej. Będzie wyniesione przejście dla pieszych i została rozpoczęte układanie nawierzchni bitumicznej, dwie warstwy po 4 cm na długości całości odcinka.